Cześć, to XOR. Dzisiaj pokażę Wam grę, jaką jest Alliance of Valiant Arms, w skrócie AVA. Na początku znajdujemy się w lobby, mamy tutaj informacje odnośnie naszej postaci, klan, level, statystyki, jeśli chodzi o wygrane, przegrane. Tutaj jest chyba shot dead, jakieś takie statystyki. Ile chyba wychodzi strzałów na jedną śmierć. Punkty doświadczenia, punkty takie, za które dostajemy monety do losowania w Capsule Shopie. No i oczywiście pieniążki normalne, pieniążki za prawdziwą kasę. Tutaj mamy serwery, są to serwery dla początkujących, publiczne, eventowe, dla ludzi z klanu. Tutorial, który już przeszedłem. No oczywiście ten Capsule Shop i zmiany tam serwera, ewentualnie szybkie dojście. Dobra, ja wybiorę może ten serwer. Jak widzicie, mamy tutaj sporo plansz, mamy ogólnie trybów chyba 5. Od niedawna doszła nowa mapka, nazywa się Airplane chyba, do trybu Search Destroy, czyli podkładamy bomby lub też ewentualnie je rozbrajamy, jeżeli jesteśmy w przeciwnej drużynie. Jest tryb normalnych walk teamowych. Jest też tryb eskorty, taki niespotykany wreszcie gier, czyli po prostu jedna drużyna pilnuje czołgu, naprawia go. Czołg musi dojść w wybrany punkcik, a następna przeciwna grupa próbuje ten czołg zniszczyć za pomocą bazuki. Tutaj jest to chyba RPG 7, czy jakoś to się nazywa. Są też jakieś tutaj plansze typowo PvE oraz Cross Search, nie wiem dokładnie co to jest, chyba jakieś plansze również na rozbrajanie, czy też na dostarczenie jakichś dokumentów. Dobra, ja wejdę sobie może na początku Pointmanem, czyli jest to postać z bronią krótką. Jeszcze pokażę inwentarz, jak wygląda u każdej z postaci. Są to oczywiście bronie dodatkowe, dostaje każdy na początku rozgrywki. Jest też shop, mamy bardzo wiele broni, praktycznie każdą możemy kupić za prawdziwe pieniądze lub też za pieniądze fikcyjne, które są w grze, więc nie ma tutaj podziału na gracza bogatego i takiego, który no nie chce wydawać pieniędzy na grę. Oczywiście te broni, które są, jedyna jest właśnie taka różnica, że te broni, które są za prawdziwą kasę, są od pierwszego poziomu. Dobra, to my sobie wejdźmy może na ten pokoik. Zmieniła mi się frakcja, oczywiście w grze są dwie frakcje, jest to są to Unia Europejska oraz kraje przyłączone do Rosji. Dobra, to ja to trochę przewinę, bo będzie ładowanie dość długie. Okej, jesteśmy na początku, zagramy sobie snajperem. Jak widzicie, grafika jest śliczna, gdyż gra jest zrobiona na silniku Unreal Engine 3, więc jest to naprawdę świetna gra. Tutaj sobie weźmiemy broń, kolegi. No już zostaliśmy zabici. Trochę przyciszę może. Nie wiem, czy to będzie słychać, czy nie. Ale lepiej przyciszyć. Więc tak wygląda z snajperem. Celujemy sobie. I znowu mamy FAMASa. W grze jest fajny bardzo system odnośnie modyfikacji broni. Możemy sobie do tego dodawać, do każdej naszej broni, jakąś tam kolbę lub też na przykład celownik, naboje, różne takie sprawy. Bardzo fajna sprawa. Dobra, spróbujemy kogoś zabić, jeżeli ktoś się zechce pojawić z łaski swojej. No, został zabity. Tutaj sobie weźmiemy może taką broń teraz. Ktoś nas za tył wziął. Teraz spróbujemy sobie Pointmanem. Również broń, którą mam jako bonus. Jest to typowa postać do walki takiej bardzo, bardzo bliska. Niestety ja nią nie potrafię grać. Tutaj mam statystyki. Spróbujemy jeszcze raz.
Weźmiemy, rzucimy granat może. O, udało nam się kogoś zabić. Czyli nie jest aż tak źle. Biegniemy dalej. Troszkę przekampimy. Udało nam się zabić. No już tutaj niestety padliśmy. Spróbujemy snajperem. Troszkę headshotów nałapać. Statystyki nasze nie są zachwycające. Ogólnie gra jest dość łatwa i realistyczna zarazem. Może nam tutaj zaraz wyskoczyć, także trzeba uważać. No i znowu nam się nie udało. Bardzo ciężko jest tutaj się połapać. Ogólnie gra jest bardzo realistyczna. Możemy praktycznie przebić się przez drewno każdej grubości. Możemy przebić się przez różnego rodzaju blachę cienką. Bardzo fajna sprawa. Dobra, spróbujemy zaraz Riffmanem. Jeżeli tylko padniemy, nam się on ustawi. To jest bardzo fajne miejsce do kampienia naszą postacią. Możemy sobie kucać. Dobra, poczekajmy na kogoś. Snajper ze mnie marny. Jest, udało nam się kogoś ubić. No i teraz przyszła kolejna Riffmana. Tutaj akurat mam broń założoną już normalną, gdyż tamtą bonusową nie chciałem grać. Jest to broń o wiele trudniejsza. No znowu padłem. Ale to nic. Spróbujemy jeszcze raz. Teamy nie są zbytnio zrównoważone, więc nie ma się co oszukiwać. Gra jest trudna. No i znowu padliśmy. Biegniemy dalej. Spróbujemy przynajmniej odrobić straty. Można tutaj oczywiście walczyć również, jeżeli nie mamy. Mamy tylko przeciwnika jednego w grze. Możemy sobie ustawić taką możliwość, że walczymy z NPC-tami wytworzonymi przez komputer. Wtedy można naprawdę fajnie poćwiczyć. Każdy NPC ma dodatkowe bronie, więc można sobie każdą sprawdzić. Bardzo fajna sprawa. Ogólnie gra, no, daje dużo wrażeń. Wszystko jest bardzo fajnie wykonane. Nie ma tutaj tandety. Bardzo realistyczne jest wszystko. Ja ogólnie grę każdemu miłośnikowi FPS-ów, który chce odrobinki mocniejszych wrażeń, polecam. Spróbujmy sobie z kałasznikowa. No niestety padliśmy. Nawet najlepsza broń tutaj nas nie uratuje. Ogólnie zbroi tutaj nie ma. Jest ona jedynie dla ozdoby. Więc nie mam tutaj zbytnio po co jej kupować. Jest ona tylko dodatkiem. Ja akurat mam jakiś tam kewlar przeciw grubszemu kalibrowi. I znowu nam wyskoczył gość. Spróbujemy jeszcze pointmanem go zaczepić raz. I na tym najprawdopodobniej skończy nam się gameplay. Mam nadzieję, że przez ten czas zobaczyliście, jak wygląda gra. Ogólnie w grze mam jeszcze tytuły. Jeżeli ktoś zechce, może je zdobywać śmiało. Są to tak jakby takie misje. Dzięki którym tam zdobywamy dodatkowe supply points lub też experience points. Fajnie bardzo wyglądają takie medaliki. Spróbujemy zaliczyć heada. Niestety nam się nie udało. Dobra, no to chyba tyle. Jeśli chodzi o AWA, grę każdemu bardzo polecam. Naprawdę świetna strzelanka, w której możemy naprawdę pograć za darmo. No i to chyba tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.